Pani profesor, osteoporoza dotyczy w 80% kobiet. Jesteśmy na Kongresie Zdrowia Kobiet. Co trzeba poprawić na linii profilaktyka, diagnostyka, leczenie? Na każdych tych etapach mamy bardzo duże niedoróbki i te zmiany jak gdyby nie następują od co najmniej 10 lat. Natomiast konsekwencją niestety tych dużych zaniedbań to są niestety śmierć, dlatego że osteoporoza zabija. To nie jest choroba, którą można żyć spokojnie. Ryzyko zgonów jest porównywalne do ryzyka w wypadkach komunikacyjnych, ryzyka zgonu z powodu nowotworów piersi u kobiet czy udarów. W związku z powyższym powinniśmy bardziej poważnie podchodzić do osteoporozy. Powinniśmy uświadamiać społeczeństwo, jaka jest profilaktyka. Profilaktyka jest bardzo prosta, bo to jest zmiana stylu życia, która praktycznie biorąc dotyczy większości naszych schorzeń cywilizacyjnych, a więc ruch, zdrowy ruch, prawidłowa dieta i okresowe badania profilaktyczne wykrywające wcześniej zmiany w naszym uwapnieniu u kobiet w okresie już pomenopauzalnym, dlatego że po 50 roku życia nasza gra hormonalna nie zabezpiecza nas przed prawidłowym strukturą kości, w związku z powyższym jest to ryzyko. Włączanie leczenia już profilaktycznego na etapie osteopenii i kontrola przed ryzykiem złamań. A jeżeli już te złamania się wydarzą, są niskoenergetyczne, czyli wynikające z naszego upadku, to już powinniśmy natychmiast kierować się do poradni osteoporozy i włączyć leczenie, bo po jednym złamaniu jest ryzyko kolejnych bardzo dużo, a po tym już tylko zgon. Dlaczego warto się mierzyć? Mierzenie kręgosłupa, bardzo prosta rzecz. Przede wszystkim my się w ogóle nie mierzymy. Mierzymy się w wieku 18 lat, kiedy musieliśmy wpisywać do dowodu osobistego nasz wzrost. Natomiast w przebiegu osteoporozy dochodzi do takich powolnych złamań trzonów kręgowych, których wyrazem jest obniżenie naszego wzrostu. Jeżeli ten wzrost obniży nam się powyżej 4 cm, w granicach 4 cm, to prawdopodobnie jest to w 99% wynikiem osteoporozy i tego powolnego złamania kompresyjnego trzonów kręgowych. Więc bardzo proste badanie dotyczące właśnie osób, które przychodzą do lekarza rodzinnego czy do przyjaciółki z zapytaniem, zmierz się, sprawdź, czy twój wzrost nie uległ zmianie, może wskazywać na to, że już ta osteoporoza jest i należy jak najszybciej włączyć leczenie.